Siemano, ja jestem Mateo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CSGO turniejowego. Może tym razem nie solo, znaczy na pewno nie solo, dzisiaj ze mną jest Kamilowski, Tomek. Siemanko. No i słuchajcie, gramy dzisiaj sobie turnieja. To jest ogólnie meczek bez rozgrzewki, to wcale nie jest tak, że rozgrzewaliśmy się przed tym meczem, no ile, pół godziny? No, dobra, to Tomek właśnie potwierdził swoim głosem swoje potwierdzenie. No, no więc tak, dobra, to co? Jak w kolejnym odcinku poproszę was o łapeczki. No bo jak to? Bez łapeczek jest. No właśnie, bez łapeczek. No to ja was. Co, nikt go nie zauważył. W sumie no nie wiem, ale zauważyłem, że coś tam ci upadło jakoś tam. Nie, mniej lajków miałeś. Ale teraz no, upadło tak mi strasznie. Na zachętę cię was poproszę o 3333. O kurde, fajna liczba. Także słuchajcie, możecie tyle lajków dobić. I chcieliście, słuchajcie, turnieje z widzami, także macie turnieje z widzami. O! Jeśli ty... No nie, pałaca. One pass. Jeśli chcecie kolejny odcinek, to ogólnie możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subika, standardowo zresztą. A i nie pytajcie się, dlaczego mówię po angielsku, tak jakoś się przyzwyczaiłem. A nie pytajcie się, czemu ja mówię po polsku, też jakoś się tak przyzwyczaiłem po prostu. Nie wiem czemu, kurde. Taki już zwyczaj, no przepraszam was. Dobra, oni tam pewnie sobie info dają, bo zawsze widzowie to dają takie mega dokładnie. Kurde, o właśnie, Mieszka. Mam do was pytanie. No, jeżeli oglądacie Mateo, to wiecie, co się u niego zmienia. Czyli napiszcie w komentarzu, co się u niego zmieniło, a on wam przypnie serduszko. Proszę się, przypnij im serduszko. Dobra, teraz uwaga, zbliżenie na moją kamerkę i teraz uwaga, co się zmieniło? Teraz sobie wiesz, muzyka taka z milionerów. A i przepraszam, jak ktoś teraz w tym momencie ze mną gra i zadaje mi ciągle jakieś pytania, a jeśli nie słyszę, to dzięki tej magicznej komendzie Voice NLB 1, ale po prostu nie lubię, jak ktoś mi przeszkadza podczas nagrywania, znaczy przeszkadza, po prostu mówi, tak, bo nie mogę się tutaj skupić. Mateo. Kurde. Proszę cię wychylić. Wiesz, robię takie sneaky piki ruchy. Mhm. Czy przeskanuję? Jeden side. Kurde, nie. Co tutaj mieli? Nic tutaj nie mieli. O, akacz. Na side chyba jeden leży. Jest. Dobra. Jest nice. No i nice, kill. Kurde, MVP. No to dobrze, bym ja. Serce ci zabrałem kilo. Nie no, nie ma sprawy, i tak bym zginął. Ej, ta myszka mi czasem tak przeskakuje dziwnie. A, no, właśnie, na cieka sobie rzucamy. A, bo to powiem co po rundzie. No skubańczyk, ja nie mogę. To opowiedz jakiś żart, bo generalnie u ciebie, no, dobra. Na odcinku muszą być jakieś żarty. Właśnie, to jest już tradycja, tak samo jak to, że Mateusz... Dobra, już nie będę kończyć, bo to już nie jest śmieszne. W takim razie po prostu opowiem kawą. Uwaga, uwaga. Jedzie sobie, prawda, kierowca. Jedzie sobie kierowca tam takim jakimś tam samochodem dostawczym i nagle mówi do centrali. Halo, halo, centrala, przyjechałem psa. No i ktoś tam z centrali się odzywa, no to zakup tego psa, jedź dalej do bazy, nie? On mówi, no dobra, dobra, za 15 minut sobie, ej, proszę się nie chwalić klawiaturą mechaniczną. No, za 15 minut ten gościu wraca, mówi centrali, halo centrali, już zakopałem psa. No i ten jeden gościu z centrali się odzywa i mówi, no to po co mi to mówisz, no to jedź do bazy. A ten gościu, ten kierowca mówi, ale nie wiem co zrobić z radiowozem, nie? Taki bardzo krótki, śmieszny żarcik. No nie wycieram kwiatków. Gram z kolegą. Ło, jestem twoim kolegą. Awansowałeś na stopień kolegi. Po ACB, dobrze. Znaczy, ja mam w ogóle bombę. Dobra, to ja plantuję. Cześć, sprawdzę, czy się nagrywa. I się tak teraz nie nagrywa. Nagrywa się. Ej, nie nagrywa się. Mhm, bardzo śmieszny troll. Ale nie, no serio. Ej, Mateo, serio się nie nagrywa. No. Ale no to nie, trudno serio. To. To teraz rozpocznij. Dobra. Rozpoczynam powiedzenie, że to jest IC prank. 10, uwaga teraz, ja taki z reklamy. 10 na 9 użytkowników robi pranka, mówiąc, że kamerka im się nie nagrywa. Nester tak mówił, Wesaci tak mówił, ty tak mówiłeś, Kamilowski tak nie mówił, powiedział. Bo... No. O, mam pomysł, bo w sumie ty nagrałeś pompki na dworzu, prawda? Na mieście, no. Tak? To ja nagram teraz przed moją szkołą, a jest tam bardzo dużo ludzi. Aha, a daleko masz do swojej szkoły? 5 metrów, prawie że. Co? No. Aha. Dobra, nie przeszkadzaj. Ja, teraz już się nie dziwię, dlaczego ty mówisz, że się dobrze uczysz, no bo zawsze jak czegoś, nie wiem, zapomnisz, jakiegoś, nie wiem, zeszytu, to możesz sobie na przerwie wyjść, przynieść zeszyt, no i to wszystko wyjaśnię. Jak ja mam... Znaczy, nie tak 5 metrów, tak, no, tak blisko strasznie, tak 15, 5, no, no. 15, minuta 5. Minuta drogi. Jest tak się mówi, 5 metrów.
No. 5 metrów, no tak się średnio mówi, no ale... Dobra. Czasem tak bywa. Dobra. Dobra, wziąłem sobie, przybliżyłem A teraz słuchajcie, toczymy wojnę w komentarzach. McDonald's versus KFC. Ja jestem za KFC. Ja napiszę w komentarzu. Dobra, i teraz każdy pisze w komentarzu, za czym jest, czy za KFC, czy... No za czym po prostu. Dobra, ja stąd tutaj nie idę. No a ty za czym jesteś? Za KFC, tak? Jest, bo this is very good chicken. You have drama with Mateo. Kurde. Okej. Nie no. A ta myszka to naprawdę czasem down. Wiecie, to nie chodzi o to, że nie wiem. Każdy ma swój wybór i ktoś coś lubi, na przykład ktoś lubi łagodne, ktoś lubi pikantne. No, to tak zależy. Ktoś jest chujonym i lubi pizzę hawajską. No, ja nie powiem kto to taki jest, ale no są tacy ludzie. Ej no, kupują to dla ciebie 4, 3, 5. Ej no. Tak. No, ktoś mi zabrał fraga. Kurde, tak nie może być, że jakiś Silver 2 kierowany, kurde, będzie otwierał tabelkę prawie. A jakiś niekorowany Goldik 3 nie będzie tej tabelki otwierał, no halo. A właśnie, chciałem się was spytać, jakie macie klawiatury mechaniczne, bo to bardzo mnie... Jakie w ogóle macie klawiatury, bo to nie zależy... Kurde! Ta myszka to naprawdę jest jakaś rąbana. Więc napiszcie w komentarzu też, jaką macie klawiaturę, a jak ktoś ma Modo Speeda, to polecam. I ja pozdrawiam. Ja mam klawiatury, trzymam 3 klawiatury mechaniczne w tym momencie i jedną membranową. No. Nice. Brawo. 13-0. Czyżby? No Tomek, jakim cudem ty otwierasz, no? Ja otwieram? Wam mówię. Opa, zbliżam się do twojego pingu. Do mojego IQ chyba. Dobra. Nie, dobra, także... Widzicie, jaki jest Mateo? Nie, po prostu zdjąłbym koszulkę, by się psy zleciały do moich kości, od razu by się przy okazji zagryźli, nie? Bo z tego co wiem, to ty też nie masz jakiejś nadwagi dłużej. No, nie mam nadwagi. W ogóle nie mam nadwagi. Nie mam nadwagi, tylko drugi stopień otyłości. Nie. Jestem chudy. Serio? Ale przynajmniej mam sześciopak. I nie kłamię. Ja też mam sześciopak. Ja jestem taki podniecony, bo kurde, kości mi się robią w sześciopak. Do Egiptu jadę w zimę, ale... Zimle? Zimle? A w wakacje? Taki raper, zimle. Na wyspy Kanaryjskie. O kurde, to ja nawet nie wiem, nie chcę wiedzieć, gdzie twoja mama pracuje. No, Wyspy Kanaryjskie to jest coś. Byłem tam też kiedyś. Chłodna woda tam jest i ogólnie to kino jest takie dziwne. A serio byłeś? A nie, bo to Wyspy Kanaryjskie, to nie byłem. Dżungla. Dżungel Aqua. Dżungla, a widzisz? I się wydało. I się wydał twój perfekcyjny angielski, jak się mówi dżungla. Jak nagrywaliśmy w Wielkanoc, to ja powiedziałem, życzymy wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia. No, coś tu zamyka, oho, zapomniałem. Ty masz jeden zgon, ja mam jeden zgon. Ale dobra, o czym mówimy, Tomek? Przecież ty zabijasz samych botów, nie, Wojciechów. Ta, no, Wojciechów. Tak, to, jak się zabija same boty, no to tak to jest. A później, wow, jak jestem dobry, zabiłem bota. No, a gramy przecież na globale na smurfach, no. Tak, na smurfach, sam sobie A te dwa globale na smurfach. Tylko ty jesteś golda. Masz przesterym. Wow. Lol, jest 15-0, jakim cudem? No, szybko jakiś ten turniej zminął. No, 24 minuty dopiero nagrywam. Teraz wszyscy, jak to 24 minuty, skoro? Skoro my mamy 5 minut. Dobra, za chwilę zginę. Dobra, nice. Także no, ja słuchajcie, w tym momencie awansuję na Golda 4. Proszę bardzo, chociaż nie, w sumie gram na Silvery, to tak średnio. Uwaga, czy to coś Dobra, to ja Gdybym nie grał z tym Tomkiem, to bym już miał Golda 4, no ale niestety. No dobra, w takim razie pożegnę się standardowo. Dziękuję wam za ten odcinek, myślę, że wam się spodobał. Zostawcie subskrypcję dla Mateo, jak chcecie to też dla mnie. Zostawcie tutaj 3333 łapek i co, przyjmuję ci pałeczkę. A i zaraz zobaczycie pompki, jak zrobię nam przy mojej szkole albo gdzieś, gdzie jest bardzo dużo osób, dobra? Okej, okay, dobrze. Dobra, i tobie to wyślę. Okej, dobrze, także ja też wam życzę wszystkiego najlepszego, zdrowe, szczęście, pomyślności, niechaj gwiazd, a nie, dobra, to nie ten program. Czas. Tak, dobra, także to było na tyle, życzę wam standardowo miłego poranka, wieczoru, nocy, dnia, w zależności kiedy mnie oglądacie, trzymajcie się, nie, czekaj, muszę sprawdzić, no właśnie. Dobra, mogę, trzymajcie się i siema.